No i tak niestety dzisiaj rozstajemy się już z morzem. Przed nami prawie 450 km drogi. Zanim jednak ruszymy w trasę, oczywiście idziemy jeszcze nad morze się wykąpać. Fale są mega. Tu się już można utopić nawet przy samym brzegu. Patrz. Patrz, jakie fale. Ja. Trochę trudno tutaj dojechać, ale warto było. Jak? Fajnie, nie? Około 250 km pogoda zmienia się nam diametralnie. Robi się zimno i zaczyna padać deszcz. Na szczęście nie jest to deszcz, który zmusza nas do dłuższego postoju, ale mimo wszystko musimy przez niego zmienić plan. Jakie pyszności dzisiaj mamy po przejechaniu 370 km. Szprydeczki zjedzone, sałateczka zjedzona, teraz mięsko. Naszym dalszym celem podróży jest miejscowość Borowiec. To niecałe 100 km drogi. Miejscowość leży w północnej części gór Riła i przyciąga turystów podobnie jak Zakopane. No jest tutaj dosyć zimno, bo temperatura spadła poniżej 10 stopni. Na motocyklu jeszcze ta odczuwalność jest dużo, dużo niższa. Dlatego niezmiernie się cieszymy, że dojechaliśmy na miejsce. Miasteczko jest tutaj ulubionym miejscem narciarzy. Znajduje się tutaj bogate zaplecze noclegowe, liczne restauracje i bary. My tymczasem podążamy do hotelu Flora, który gości nas bardzo dobrymi warunkami, a przede wszystkim niską ceną. Jest cieplutko, czyściutko, no nic innego nie mogliśmy sobie wymarzyć po takiej długiej podróży. Południe ruszamy w stronę Melnika. No plany na ten dzień mieliśmy zupełnie inne, bo chcieliśmy wyjechać kolejką gondolową na szczyt Jastrzebec, który wznosi się na wysokość 2369 metrów nad poziomem morza. No ale co się okazało, że w poniedziałki kolejka nie kursuje. No cóż, musimy tutaj przyjechać raz jeszcze. Ruszamy więc w dalszą drogę tuż pod granicę z Grecją. Po drodze jeszcze chcemy zwiedzić monastyr rylski, który jest najważniejszym obiektem religijnym w całej Bułgarii. Droga do niego wiedzie przez tereny zielone wśród gór, więc drogi są dosyć kręte i wąskie. A co ci się stało z zębem? O matko jedyna. Monaster Rylski jest to jeden z największych monasterów w Bułgarii.
położone jest na wysokości 1147 metrów nad poziomem morza. No, zachwyca swoją wielkością i piękną architekturą. Został założony w X wieku przez pustelnika Iwana z Riły. Mury, które tutaj właśnie otaczają ten klasztor, są grubości 2 metrów, a wysokość ich jest aż 24 metry. Czyli wyglądają tak naprawdę i służą jako twierdza warowna. Wewnętrzny dziedziniec, właśnie na którym się znajdujemy, otaczają trójkondygnacyjne budynki z takimi łukami właśnie pomalowanymi na czarno i biało oraz z drewnianymi balustradami. No, wygląda pięknie. Oryginalny klasztor został zmieciony z lawiną, a ten nowoczesny klasztor został zbudowany już w XX wieku. Bazylika Bogu Rodzica. Są tutaj przedstawione tak naprawdę dzieje Bułgarii. Pięknie wymalowane freski na zewnątrz bazyliki. Jest to najważniejsze miejsce dla Bułgarów. Generalnie każdy Bułgar powinien je odwiedzić. Iwan miał moc uzdrawiania, dlatego do dzisiaj przyjeżdżają tutaj pielgrzymi z całego świata. Po zwiedzeniu monasteru jedziemy do Melnika. To około 120 km drogi. Miasteczko otoczone jest melnickimi piramidami, które mają rdzawo-czerwoną barwę, a są uformowane z piaskowca przez wodę i wiatr. Melnika. Teraz idziemy sobie na obiadek, a potem na pyszne winko. Tutaj nocujemy. Melnik to niezwykle urodziwe i najmniejsze miasteczko w Bułgarii, położone nad rzeką Melniszką u stóp pasma górskiego Pirin, niedaleko granicy z Grecją.
Oprócz winnic, miasteczko charakteryzuje się tradycyjną zabudową. Są tutaj domy kupieckie pomalowane na biało, które mają wysunięte przed czoło kolejne piętra, a wszystkie dachy są czterospadowe. Aż trudno uwierzyć, że jest to sierpień i praktycznie nie ma tutaj żadnych turystów. Zobaczcie, nie ma tutaj nikogo. Jest dojrzałe. Proszę. Czy jest Pan zadowolony? Bardzo, tak? Warto oczywiście tutaj zarezerwować nocleg, gdyż miasteczko słynie z winnic i dobrego wina. Dlatego kontynuacja dalszej podróży nie wchodzi w rachubę. O, proszę. Ja mam połowy trawne, proszę bardzo. A Marek ma wytrawne.